Siemanko, jako że chciałbym, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu pojawiał się film, a nie mam naprawdę siły ani czasu, żeby zmontować dla Was jakiś nowy odcinek, a muszę coś wykonać na wiertarku frezarce Zosia, tak więc postanowiłem nagrać taki odcinek z serii Poradnik Frezera, ale taki naprawdę na spontanie, bez większego montażu, ale liczę, że będzie dla wielu, szczególnie nowych ludzi pracujących nie tylko na frezarkach, ale też na wiertarkach przydatne. Tak więc zapraszam serdecznie, komentujcie, lajkujcie i piszcie w komentarzach o swoich własnych trikach. A ja już szykuję kolejne odcinki, jest ich naprawdę dużo. Ogólnie to spodziewajcie się niedługo filmu na temat przybić spawalniczych, na temat toczenia gwintów na mojej najnowszej tokarce. Zrobimy kilka przyrządów do odzyskiwania danych z dysków. To wiecie, z czym to jest związane. Mam też dużo materiału na temat wiertarko-frezarki, tylko słuchajcie, nie ma kiedy tego pomontować. Tutaj niektóre prace już są wykonywane, a nie nagrywane. Na przykład tutaj mamy takie chińskie radełko, ale o bardzo grubym trzonku, który nie pasuje do tej tokarki. I w sumie w dwóch przejściach sobie wyrównałem to. Tutaj jakiś konkretny wymiar nie jest bardzo istotny, no ale bez tej maszyny byłoby to dosyć ciężkie zadanie. Trzeba by kombinować, mocować to jakoś na tokarce, żeby splanować. A tak tutaj sobie poradziliśmy z tym bez problemu. Dobra, przechodzimy do sedna odcinka. Tak na marginesie, jeżeli szukacie głowicy, to ta 63 z tymi płytkami całkiem dobrze sobie tutaj daje radę. To jest dosyć duża głowica, jak na taką maszynę, nie da się ukryć. Ale do takiego planowania niezbyt nierównych powierzchni nadaje się świetnie, a można szybko dużą płaszczyznę splanować. Ja Wam już ją pokazywałem, link zostawię Wam w opisie. W jednym z pierwszych odcinków opowiadałem, że imadła maszynowe mają takie specjalne kości od spodu, które wpasowują się w rowek w stole i dzięki temu dość dokładnie możemy ustawić równoległość imadła względem całej maszyny. Znaczy względem naszego stołu, tak? No ale co jeśli chcemy zrobić to dużo bardziej precyzyjnie? Przyda nam się czujnik, przyda nam się statyw magnetyczny. Ja używam tego malutkiego. On się tutaj na tej maszynie najlepiej sprawdza, ten mały statyw. No powiem tak, że na tej frezarce przydadzą Wam się dwa czujniki. Przyda Wam się taki właśnie diates, czy pulpitas inaczej. No i przyda Wam się taki zwykły, typowy czujnik. Ale wracamy do tego ustawienia. Oczywiście stół musi być czysty. To jest chyba jasne. Poluzujemy sobie imadło. Teraz tak, jedną stronę delikatnie przyłapię, drugą stronę zostawię luźną. Jednym posuwem sobie podjadę do szczęki. Ja mam szczęki podfrezowane, ale oczywiście jeżeli macie równe szczęki, to jedziecie po szczęce. Jeżeli macie szczęki, bo tutaj są, widzicie, albo nie widzicie, tutaj trochę ciemno. Tutaj szczęki są w takie podłużne paski, co bardzo ułatwia, bo mam powierzchnię, po której można przejechać. Ale może się zdarzyć, że będziecie mieli szczęki takie jak w zwykłym imadle, w taką kratkę. Wtedy musicie sobie złapać w szczęki i zacisnąć jakiś gładki płaskownik. Jakiś liniał, coś takiego. Stalkę można zacisnąć. Coś, co będzie gładkie i nie będzie powodowało jakiegoś tam przestawiania czy drgania czujnika. Ok, czyli jednym posuwem sobie podjedziemy teraz tak, żeby zegar coś nam wskazywał.
No i teraz drugim posuwem będziemy sobie jechać, ale ten pierwszy zablokujemy. Chodzi o to, że my kręcąc tą częścią stołu, żebyśmy po prostu tutaj nie przesuwali, nie wprowadzali jakiegoś błędu. No i teraz kręcimy sobie. Kręcimy sobie tą korbeczką i obserwujemy, ile naszej madło nam ucieka. No i tak, wychodzi na to, że ta strona nam dotyka, a ta strona jest cała w powietrzu, więc mi będzie łatwiej dobić tą stronę, dlatego ja sobie tą stronę przyblokuję, a tą sobie poluzuję. Teraz jakimś plastikowym młotkiem, czy aluminiowym, czy miedzianym. Dobijamy. No i jedziemy w drugą stronę. No i mamy błędu zaledwie 200. Pamiętajcie, że jak przykręcicie, to się może to trochę zmienić. Wszystko zależy od tego, jak bardzo precyzyjnie chcecie mieć ustawione to i madło. Jeżeli zależy Wam na precyzji co do setki, no to musicie przejechać kilka razy i kilka razy powtórzyć ten proces. Zawsze sobie sprawdzajcie, czy czujnik zegarowy jest w swoim zakresie pracy, czyli czy się wychyla w obie strony, bo czasami może się Wam wydawać, o, ustawiłem na zero, a tak naprawdę jedzie czujnik zegarowy w powietrzu i niczego nie dotyka. Tak więc sprawdzajcie zawsze, czy Wam się wychyla w obie strony. Poradniki frezera, tak jak i poradniki tokarza z założenia, mają być króciutkimi odcinkami traktującymi o konkretnym temacie, tak więc ten odcinek już kończymy. Wiecie, jak precyzyjnie ustawić imadło. Od razu teraz nagram kolejny odcinek, może wrzucę go jutro. Też króciutki. Póki co, trzymajcie się i na razie.